piątek 8 marca w Urzędzie Miejskim w Przemyślu odbyła się konferencja prasowa prezydenta miasta poświęcona sprawom oświaty, koncepcji łączenia placówek. Prezydent poinformował o otrzymaniu negatywnych opinii podkarpackiego kuratora oświaty dotyczących projektów uchwał w sprawie otworzenia zespołów szkół nr 1, 2, 3 i 5. W świetle otrzymanych od kuratora opinii negatywnych, jeżeli chodzi o koncepcję połączenia w zespoły szkół podstawowych, przedszkoli i gimnazjów, zdecydowałem się na poproszenie Państwa i zwołanie takiej ad hoc konferencji właśnie w dniu dzisiejszym, by poinformować o tej negatywnej opinii, aczkolwiek w mojej ocenie, powtarzam, to jest moja ocena, nie wiem, czy ta opinia aby nie jest przedwczesna, gdyż wiem, że jeszcze trwają spotkania i rozmowy, konsultacje z radami rodziców, radami pedagogicznymi. Cały czas trwają rozmowy, które, czy wymiana opinii, które chyba jeszcze do kuratora nie wpłynęły. No niemniej jednak pan kurator miał taką możliwość, miał takie kompetencje, czy podjął takie działanie, że tę opinię wydał już, chociaż jeszcze chyba nie wszystkie, będę prosił panią naczelnik o sprostowanie później, czy dopowiedzenie, czy tak rzeczywiście jest, czy wszystkie opinie już do nas wpłynęły. Przynajmniej ja nie znam jeszcze opinii, czy to rad rodziców, czy stanowiska rodziców, nie dane mi było poznać, chociaż też zapraszałem za pośrednictwem dyrektorów do spotkania z rodzicami, by móc te wątpliwe kwestie, czy drażliwe kwestie wyjaśnić. Do takiego spotkania nie doszło. Rodzice, nie wiem, nie spotkaliśmy się w każdym razie, mimo że adresowałem przez dyrektorów taką możliwość. W związku z odstąpieniem od koncepcji utworzenia tych zespołów szkolnych, prezydent zapowiedział dalsze prace, które pozwolą na wypracowanie nowych form funkcjonowania przemyskiej oświaty. Podkreślił, że również te rozwiązania będą szeroko konsultowane z dyrektorami, radami pedagogicznymi oraz związkami zawodowymi. Nie będziemy się odwoływać od tych decyzji, jeżeli chodzi o kuratora, natomiast ja na pewno z panem kuratorem będę polemizował co do pewnych argumentów czy racji, które zawarł w swoich opiniach, z którymi pozwolę się nie zgodzić w kilku przynajmniej miejscach, ale powtarzam, nie będę się odwoływał i jako kluby koalicyjne radni, tu za chwilę będą państwo radni mieli się wypowiedzieć, ale nie będziemy na najbliższej sesji tej marcowej forsować projektów związanych z połączeniem, co nie znaczy, że nie będziemy w dalszym ciągu pracować jak gdyby nad ostatecznym modelem oświaty, edukacji i w Przemyślu. Jedną z tych opinii, z którą się nie zgadzam, pan kurator był łaskaw ocenić dyrektorów szkół jako tych, którzy sobie nie dadzą rady w przyszłości z prowadzeniem zespołów. I to jest jak gdyby, no, współczuję tym dyrektorom, którzy w ocenie kuratora mogą okazać się złymi zarządzającymi. To chociażby ze swojej oceny, mówię w swojej ocenie to podnoszę, gdyż znam tych dyrektorów wszystkich, w tym także tych potencjalnych, którzy mieliby zarządzać zespołami i jestem przekonany, że daliby radę. No skoro w ocenie kuratora jest inaczej, to także z tymi dyrektorami będę się musiał rozmówić, czy rzeczywiście jest tak, iż nie daliby sobie rady z zarządzaniem. Bo myślę, że nie jest to prawdziwe, z taką tezą, że w tym wszystkim musieliby ucierpieć w efekcie końcowym uczniowie. No na pewno nie było to naszym celem i także myślę, że nie celem zarządzającego daną placówką, daną jednostką, danym zakładem jest to, by cierpieć mieli na tym, czy to pracownicy, czy klienci danej instytucji, w tym wypadku czy nauczyciele, czy uczniowie. I teraz tak, jeszcze raz przypomnę tylko te najistotniejsze argumenty. I łączenie jako alternatywa do likwidacji wyłącznie na poziomie administracji szkołami. Raz jeszcze powtarzam, wyłącznie na poziomie administracji szkołami, czyli mniejsza liczba dyrektorów, zastępców dyrektorów, administracji, księgowości, obsługi najkrócej mówiąc. To było to działanie, które miało ustrzec przed innymi działaniami, które musiały być, czy będą musiały być podjęte. Oszczędności powstałe w wyniku łączenia to jedno, ale nie zgadzam się z podnoszonymi argumentami, że odbyłoby się to kosztem uczniów. Te zmiany przełożą się na jeszcze wyższy poziom jakości kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży. Na czym miałoby to polegać w naszej ocenie? Dla uczniów nic się nie zmienia. W propozycji naszej, którą przedłożyliśmy, jeżeli chodzi o łączenie, nic się nie zmienia, natomiast poprawiają się warunki, w jakich się kształcą.
Niewątpliwą zaletą to również znajomość ucznia przez nauczyciela, który prowadzi go od początku drogi edukacyjnej. Tak jak ja mówię tutaj za siebie, ale myślę, że niektórych z Państwa obecnych także pamiętamy model od pierwszej do ósmej klasy szkoły podstawowej, gdzie dołączając do tego jeszcze, no chociażby dzisiaj to, co proponowaliśmy, przedszkole, szkołę podstawową i szkołę średnią, w tym samym zespole znajomość większości uczniów przez nauczycieli, czyli nie taka bardziej anonimowa, tylko model, który w ocenie miałby się sprawdzić. Stąd ta cała droga edukacyjna. Wielu młodych rodziców dzisiaj już tego nie pamięta, ale ten system się sprawdzał jako prowadzony od 1-8, dzisiaj od podstawowej szkoły, zakładając także i z przedszkolem, aż do szkoły średniej poprzez gimnazjum. Taka była intencja, czyli w trosce o ucznia i integracji czy identyfikacji kadry pedagogicznej z tą uczącymi się dziećmi, później młodzieżą. Utrzymanie poziomu zatrudnienia kadry dydaktycznej, to jest to, co było najważniejsze i co raz jeszcze podkreślam, taka była również intencja. I najbardziej z możliwych łagodny wariant, co również usłyszałem od pana kuratora, że jest to bardzo dobry pomysł z połączeniem. No, ostateczna decyzja, jak wspomniałem, była inna, ale na etapie tworzenia czy przygotowywania projektów uchwał, w rozmowie mojej z kuratorem oświaty usłyszałem, że to rzeczywiście alternatywny, bardzo dobry, niegodzący, niedrastyczny sposób rozwiązania problemu. Dlaczego nie zgadzamy się z naszymi argumentami? Tutaj będę prosił o uzupełnienie także, czy to państwa radnych, ale głównie także chodzi o wydział i o panią Skarb. Bym prosił także o wysłuchanie, gdyż to jest naprawdę istotne. I podnoszone stwierdzenie, że o likwidacji, to jest kłamstwo, to jest nieprawdziwe stwierdzenie zdecydowanie. To jest kłamstwo, że nastąpiłaby cicha likwidacja tych szkół. Absolutnie. Nigdy nie padł taki argument, nie było nigdy w zamyśle jakakolwiek cicha likwidacja i gdybym miał tylko szansę na rozmowę i przekonania czy to kadry, czy to rodziców, to bym przekonywał. Jak skutecznie, to można by się było o tym przekonać. Nie dano mi szansy, natomiast co do rozmowy z rodzicami czy z kadrą, bym absolutnie mógł potwierdzić to twierdzenie, że nie ma mowy o jakiejkolwiek cichej likwidacji. Jestem przekonany, że potwierdzą to także radni koalicyjni, więc mówię, mając nawet większość w Radzie, nie będziemy forsować tego rozwiązania, ale zakładam, że w dalszym ciągu będziemy mogli się spotykać i do koncepcji, którą będziemy wypracowywać, czy koncepcji alternatywnych, innych rozwiązań, które będziemy przedstawiać, ja raz jeszcze zapraszam rodziców, dyrektorów szkół do odniesienia się, bo dzisiejsi radni opozycyjni twierdzą, nie zbierając podpisy pod rozwiązaniami takimi, nie dając żadnej propozycji w zamian. Żadnej propozycji w zamian. Tu nie mamy alternatywy w znaczeniu jest jakiś pomysł, który przedłożą i nad nim dyskutujmy. To jest niezgoda i nieprawdziwe twierdzenia o tworzeniu rzekomych molochów czy pogorszeniu jakości kształcenia. To wszystko są nieprawdziwe dane, nie poparte żadnymi faktami. Więc mówię, jesteśmy do dyspozycji, ja i moje służby, w zakresie dalszej dyskusji, rozmów na ten temat, przekonywania, że to wszystko jest w trosce, a nie celem pogorszenia przemyskiej edukacji. Przypomnę tylko, że finansowanie oświaty, edukacji w Przemyślu odbywa się w oparciu o dochody bieżące. Nie ma już możliwości takiej, jak były kiedyś. Powstają długi, czy powstają konkretne potrzeby finansowe, byśmy mogli zaciągać kolejne kredyty i realizować zadania edukacyjno-oświatowe. To się skończyło. Dzisiaj spłacamy te kredyty i te długi, które kiedyś zaciągaliśmy, także na edukację, o czym zapominają także niektórzy radni, którzy zbierają podpisy. To właśnie przed laty zaciągaliśmy kredyty na to, żeby zrolować, spłacić długi oświaty. Dzisiaj już takiej możliwości nie ma. Jeżeli dochody bieżące nieznacznie tylko wzrastają, z których finansujemy także edukację, to wzrastają bardzo wysoko koszty utrzymania edukacji i oświaty w Przemyślu. I to sobie trzeba zdecydowanie powiedzieć. Nie jesteśmy w stanie z dochodów bieżących realizować, stąd więc także poszukujemy oszczędności w tym obszarze i myślę, że to nie jest nic nadzwyczajnego. Dotyczy to całego Podkarpacia i całej absolutnej Polski. Blisko 1000 szkół do likwidacji jest przewidzianych w Polsce. Myśmy nie proponowali likwidacji żadnej.
co nie znaczy, że w tej sytuacji nie będziemy musieli wrócić do wariantu, żeby jednak pokusić się o analizę, które ze szkół czy placówek edukacyjnych, oświatowych będą musiały być zlikwidowane. Jeśli nie zrobi tego ten samorząd, nie będzie miał wyjścia samorząd kolejnej kadencji. I to wiedzą także ci, którzy dzisiaj oponują przeciwko temu projektowi, gdyż ta sytuacja co kilka lat się powtarza i raz jeszcze mówię, dzisiejsi zbierający podpisy są tymi, którzy także głosowali za likwidacją szkół i placówek oświatowych przed laty i używali tych samych argumentów, których ja dzisiaj używam, uzasadniając taką decyzję. I to nie jest gołosłowie czy pustosłowie, tylko to znajduje odzwierciedlenie w faktach, w konkretnych uchwałach, uzasadnieniach tu uchwał i dyskusjach na sesji Rady, na przestrzeni Rady. Wystarczy sięgnąć do dokumentów, które są dzisiaj w archiwum. Kwestia wskaźników budżetowych, tutaj będę również prosił panią Skarbik o możliwości realizacji, przypomnę, innych zadań, bo oświata jest bardzo ważna, ale my musimy realizować inne zadania jako samorząd, inne bardzo ważne zadania, także z dochodów własnych, także z kredytów, także istotnych z punktu widzenia mieszkańców. Opieka zdrowotna, przypomnę, za chwilę będziemy musieli realizować zadania z zakresu lecznictwa otwartego. Będziemy chcieli kontynuować realizację inwestycji drogowych, innych, opiekę społeczną, pomoc społeczną. To wszystko są zadania z zakresu sportu, inwestycji w szkołach, także kolejne termomodernizacje. To są zadania, które i tak będziemy realizować, musimy realizować, a które będzie trudno realizować, gdy tych dochodów nie ma, czy one są mniejsze. Więc raz jeszcze powtarzam, prędzej czy później takie zmiany są konieczne. Co zamierzamy wreszcie robić? Będziemy dalej pracować nad propozycjami zmian w oświacie, tak jak pracowaliśmy do tej pory, w oparciu o wydział, w oparciu o Komisję Edukacji Rady Miejskiej, w oparciu o fachową wiedzę także osób, które są w to zaangażowane i raz jeszcze apeluję o tą współpracę. Więc włączenie się do dyskusji nad propozycjami, które będziemy przedkładać, dzisiaj jeszcze ich nie mamy. Dzisiaj odstępujemy od zamiaru tego, który był przedłożony w postaci konkretnych uchwał. Chcemy wreszcie, żeby nasze szkoły publiczne były konkurencyjne dla niepublicznych powstających placówek. Nie mam, proszę Państwa, możliwości blokowania powstawania szkół niepublicznych, przedszkoli niepublicznych. One będą powstawały, czyli jednak pokazuje się, że to się opłaca jako przedsięwzięcie oświatowe. Nie mając możliwości blokowania, zresztą nie taki jest zamysł edukacji. Skoro placówki niepubliczne kształcą często w zdecydowany sposób lepiej niż placówki publiczne, na czym ubolewam, bo pokazują to rankingi chociażby gimnazjów niepublicznych, one będą powstawały. My musimy zrobić wszystko, żeby nasze dzieci, państwa dzieci mogły być lepiej kształcone, lepiej edukowane w placówkach publicznych. To jest nasz obowiązek jako samorządu miasta i samorządu wszystkich, które prowadzą swoje szkoły, więc musimy absolutnie temu stanąć na wysokości zadania. Zapobiegnięcie utraty godzin przez samych nauczycieli poprzez zmniejszoną podstawę programową, która jest, to jest także zadanie dla nas. Jak Państwo wiecie, kolejne obcinanie, krótko mówiąc, godzin w poszczególnych przedmiotach powoduje, że ci nauczyciele będą mieli i tak zmniejszony wymiar funkcjonowania swojego, więc będą musieli łatać. I to nie my, powtarzam, nie prezydent, nie Komisja Edukacji, nie radni, ale dyrektorzy będą musieli zadbać o to, jak pomóc swoim nauczycielom. Raz jeszcze zaprzeczam temu, by była tutaj mowa o jakiejkolwiek cichej likwidacji czy innych działaniach, jak zmierzających do poprawy tej sytuacji. Działania są trudne, ale one są odpowiedzialne. Jako samorząd musimy być odpowiedzialni. Rozumiem, że populizm, demagogia to jest broń opozycji, także jeżeli mają konkrety ci, którzy proponują inne rozwiązania, to ja na nie czekam. Konkretne propozycje. I nie, że muszą się znaleźć pieniądze, tylko konkretne propozycje, skąd mają się znaleźć, jak one są wielkie, wszyscy wiemy, jaki to jest procent budżetu, ponad 30% budżetu, 36% budżetu. Jeżeli są inne propozycje ze strony, ja je chętnie wysłucham. Chętnie się w nie wsłucham i chętnie je wezmę pod uwagę i będziemy się nad nimi pochylać. Reasumując, z pomysłu się wycofujemy na tym etapie, jeżeli chodzi o te warianty rozwiązań. Nad innymi będziemy pracować, przedstawimy je niebawem. Zapraszam wszystkich do współpracy. Na tę chwilę dziękuję. Ich wprowadzenie jest nieuniknione ze względu na zmieniające się demograficzne i ekonomiczne uwarunkowania w funkcjonowaniu oświaty w całej Polsce.